Promieniowanie jonizujące jest z nami od zawsze i jest powszechnie wykorzystywane na całym świecie. Spotykamy się z nim w przemyśle, nauce, na lotnisku, w skanerach do kontroli bagażu, w medycynie, na przykład podczas badań rentgenowskich, również w elektrowniach jądrowych. Ważne, żeby promieniowanie jonizujące było wykorzystywane w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska. Kontrolę nad tym, jak użytkownicy wykorzystują promieniowanie jonizujące, sprawuje Państwowa Agencja Atomistyki, Urząd Dozoru Jądrowego. A o bezpieczeństwie radiacyjnym informuje m.in. ten, dość niepozornie wyglądający przyrząd. To stacja wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS, czyli z angielskiego Permanent Monitoring Station. Stacje PMS to nowoczesne, zautomatyzowane przyrządy, zbudowane m.in. z licznika Geigera-Müllera. Sprawdzają, czy w otaczającym powietrzu nie ma zbyt dużo stężenia izotopów promieniotwórczych. To urządzenie wykrywa wszystkie możliwe zanieczyszczenia, skażenia promieniotwórczością, która do nas przychodzi razem z powietrzem. Jego podstawowym zadaniem jest ochrona ludności przed skażeniami promieniotwórczymi. Stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych Państwowej Agencji Atomistyki wchodzą w skład systemu monitoringu radiacyjnego Polski. Obecnie system ten tworzy w sumie ponad 70 przyrządów pomiarowych. Oprócz blisko 40 stacji PMS rozlokowanych na terenie całego kraju, mamy także 13 stacji ASS-500 Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 9 stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz 13 stacji wspomagających Ministerstwa Obrony Narodowej. Krajowym monitoringiem radiacyjnym zarządza Państwowa Agencja Atomistyki, czyli funkcjonujący już od 4 dekad w Polsce Urząd Dozoru Jądrowego. Państwowa Agencja Atomistyki prowadzi monitoring radiacyjny stale, to znaczy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. System monitoringu radiacyjnego to nie tylko przyrządy pomiarowe, ale też specjalistyczne laboratoria, a przede wszystkim ludzie. Eksperci, którzy analizują wyniki przekazywane przez stacje. Dane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń spływają do Państwowej Agencji Atomistyki co 10 minut. I co 10 minut dyżurny ma możliwość weryfikacji tych danych. Wyniki ze wszystkich stacji PMS w kraju spływają do Warszawy, do Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki. Eksperci dyżurują tutaj 24 godziny na dobę, analizują otrzymywane dane, ale też pełnią rolę krajowego punktu kontaktowego w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Obecnie w kraju działa około 40 stacji PMS należących do agencji. Do 2016 roku Państwowa Agencja Atomistyki regularnie rozwija system stacji PMS. Kupowane są nowe urządzenia. Część z nich zastępuje wysłużone już aparatury. Pozostałe instalowane są w nowych lokalizacjach. Rozwój monitoringu radiacyjnego wynika przede wszystkim z programu Polskiej Energetyki Jądrowej, czyli z planów budowy w kraju elektrowni jądrowych. Podstawowym zadaniem agencji jest zapewnienie, aby korzystanie z energii jądrowej odbywało się w sposób bezpieczny dla społeczeństwa oraz środowiska naturalnego. Agencja jako regulator, to jest Urząd Dozoru Jądrowego, będzie sprawować nadzór nad bezpieczeństwem obiektów jądrowych oraz ich działalnością. Zgodnie z programem Polskiej Energetyki Jądrowej do 2033 roku w kraju ma funkcjonować minimum 145 stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Większa liczba stacji PMS daje jeszcze lepszy obraz sytuacji radiacyjnej oraz większe możliwości szybkiej reakcji w sytuacjach nagłych. To zatem poprawa bezpieczeństwa radiacyjnego Polaków. O to bezpieczeństwo dbają także wspomniane już stacje ASS-500. Ich działanie możemy porównać do popularnego urządzenia elektrycznego. Są to takie bardzo duże odkurzacze, które potrafią pobierać 500 metrów sześciennych aerozoli powietrza na godzinę, na filtr, na specjalny filtr, który odpowiada budowie płuc ludzkich. Stacje ASS nie są zautomatyzowane. Eksperci wymieniają filtry z tych przyrządów zasadniczo raz na tydzień. Po wymianie filtry poddawane są analizom fizycznym. Specjaliści sprawdzają poziom stężenia aerozoli, które zgromadziły się na filtrach. Stacje ASS-500 to niezwykle czułe aparatury. Jesteśmy w stanie zarejestrować skażenia na poziomie pojedynczych mikrobekareli na metr sześcienny. Co pokazują wykonywane przez ekspertów analizy? W powietrzu mamy różnorodne izotopy promieniotwórcze, na przykład Rad-226, Ołów-210, 212 i 214, Polon-210, Radon.
Najwięcej jest berylu 7, który jest efektem promieniowania kosmicznego. Nie stanowi on zagrożenia dla człowieka. Monitoring to nie tylko badanie powietrza. Izotopy promieniotwórcze znajdziemy też w kosmosie, w skorupie ziemskiej, także we własnym ciele. Promieniuje każdy z nas, żywność, woda. Dlatego również w ramach monitoringu radiacyjnego specjaliści regularnie pobierają próbki osadów dennych oraz wód z Morza Bałtyckiego, rzek i jezior w całym kraju. Poddają je analizom chemicznym pod kątem występowania różnorodnych izotopów promieniotwórczych. Wyniki, które otrzymujemy w trakcie badań, pokazują bardzo niskie poziomy antropogenicznych radionuklidów i mogę z całą pewnością stwierdzić, że w tym momencie nie ma żadnego zagrożenia dla środowiska czy zdrowia ludzi w naszym kraju. Choć jest bezpiecznie, to należy cały czas być w gotowości do natychmiastowej reakcji. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki dysponuje ekipą dozymetryczną. To profesjonalnie wyposażeni eksperci, gotowi do podjęcia działań w każdej potrzebnej chwili. Jest to zespół, który ma za zadanie prowadzić pomiary na miejscu zdarzenia oraz wspierać kierujących działaniami, m.in. wojewody albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w zakresie usuwania skutków tych zdarzeń. Specjaliści Państwowej Agencji Atomistyki regularnie biorą także udział w ćwiczeniach krajowych i zagranicznych z zakresu reagowania na zdarzenia radiacyjne. Na wypadek sytuacji kryzysowych Państwowa Agencja Atomistyki zakupiła również nowoczesne systemy komputerowe, dzięki którym jej eksperci z wyprzedzeniem mogą zaplanować potrzebne działania zapobiegawcze. Na wypadek jakiegokolwiek zdarzenia radiacyjnego mamy systemy wspomagania decyzji. Systemy te pozwalają nam prognozować rozwój sytuacji, czyli gdyby coś się wydarzyło, gdyby miał miejsce jakieś uwolnienie substancji promieniotwórczych do środowiska, możemy wykonać prognozę, jak te substancje będą się rozprzestrzeniały i jakie będą miały skutki dla ogółu ludności. Dane pochodzące z monitoringu radiacyjnego udostępniane są dla każdego zainteresowanego na stronie Państwowej Agencji Atomistyki. Wyniki ze stacji PMS są podawane w mikrosiwertach na godzinę. Są one różne, w zależności od lokalizacji, budowy geologicznej i innych czynników. Im jesteśmy wyżej, tym będziemy rejestrowali wyższą moc dawki promieniowania jonizującego od promieniowania kosmicznego. Również na południu obserwujemy wyższe wskazania ze względu na to, że znajdują się tam złoża naturalnych izotopów promieniotwórczych. Państwowa Agencja Atomistyki bierze również udział w międzynarodowej wymianie danych pochodzących z monitoringu radiacyjnego. Centrum do spraw zdarzeń radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki przygotowuje i udostępnia dane z polskiego monitoringu, ale także otrzymuje i analizuje dane o sytuacji radiacyjnej w innych krajach. To wszystko dla zapewnienia bezpieczeństwa radiacyjnego w Polsce.